Państwo, druga nagroda, którą przyznała Kapituła, to nagroda dla animatora sportu roku 2017, a wręczy ją prezes konkretmarketpożyczkowy.pl Marcin Śpiewak. Zapraszamy. Kapituła Gali Sportowiec roku 2017 postanowiła nagrodzić osobę, która z wielkim zapałem i entuzjazmem przystąpiła do nowej inicjatywy. Sama lubi biegać i sprawiła, że bieganie razem z nią pokochały dziesiątki, a nawet setki osób, które chcą razem się spotykać i aktywnie spędzać czas. O całej inicjatywie można mówić długo, ale najlepiej jak przedstawi Państwu projekt sama. Mowa o Klaudii Baczewskiej. Więc tak, zacznę od tego, że zostałam zaproszona tutaj jako gość, więc widzę, że jest to mały podstęp. Dlatego potrzebuję obstawy, żeby czuć się troszeczkę pewniej. Więc bardzo proszę moją ekipę Biegam, bo lubię, Ostrołęka, do siebie. Tak, brawa dla Biegam, bo lubię. Od razu mi lepiej. Dobrze, więc tak, więc muszę ich po prostu mieć tutaj ze sobą, żeby wyjaśnić, że to oni są w zasadzie sprawcami tego zamieszania i dzięki nim, między innymi dzięki nim właśnie odebrałam tę wspaniałą nagrodę, więc bardzo wam dziękuję, kochani, tutaj oczywiście nie tylko tym osobom, które stoją za mną, ale również jeszcze szerokiej ekipie, około 100 osobowej już teraz, za to, że no, mogę trzymać tę nagrodę w ręku. I mówię, że ja jestem tylko mówią na mnie BBL mama, tak? Więc mogę powiedzieć, że po prostu wpadłam na taki szalony pomysł, żeby akcję Biegam, bo lubię przenieść też do Ostrołęki. No i myślę, że jakoś tam mi się to udało, ale mówię, że to wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie ci wszyscy ludzie, gdyby nie ich serca, gdyby nie ich otwartość i szalone pomysły na to, żeby no, udoskonalać po prostu no, świat. Więc mówię, że dziękuję bardzo. Z jakich sukcesów w 2017 roku jesteś najbardziej zadowolona? Myślę, że najbardziej zadowolona w tym roku jestem z tego, że ekipa wciąż się rozrasta. Mówię, że w tamtym roku było to około 80 osób, teraz już jestem w stanie naliczyć nawet setkę uczestników, więc widzę, że cały czas jest progres, ludzie cały czas do nas napływają i coraz bardziej się angażują. Mówię, że jeżeli przychodzą do nas już kolejne osoby, to są w pełni zaangażowane. Tak jakby od razu i właśnie mam wrażenie, że pomijają w pewien sposób proces adaptacji z grupą. Jakby są już na to gotowi i od razu do nas dołączają i stają się częścią naszej biegowej rodziny. A jakie masz plany na ten rok? Plany na ten rok mam dość ambitne, ponieważ chciałabym zorganizować bieg. Znaczy nie ja, tylko oczywiście moja ekipa, moje stowarzyszenie Biegam, bo lubię Ostrołękę. Mamy w planach bieg, który odbędzie się w czerwcu. Ma to być bieg upamiętniający stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. A czy osoby, które przychodzą na te spotkania, to są pasjonaci sportu, to są, nie wiem, ludzie pozytywnie zakręceni, czy po prostu sportowcy? Powiedziałabym, że to są amatorzy, że wśród nas jest naprawdę niewiele osób, które mogą się pochwalić jakimiś specjalnymi sukcesami biegowymi. Owszem, na biegach lokalnych zajmujemy wysokie miejsca, stajemy na podium, jednak w skali ogólnopolskiej to myślę, że jeszcze trochę nam brakuje. Więc mówię, że Biegam, bo lubię, to nie jest właśnie trenowanie dla wyniku, tylko trenowanie dla radości, dla towarzystwa i dla szczęścia, endorfin. Jesteś matką tego sukcesu, ale komu chciałabyś jeszcze podziękować? Tak, nazywają mnie matką tego sukcesu i BBL mamą, jako że jestem założycielką Biegam, bo lubię Ostrołęka. Chciałabym podziękować, no myślę, że naprawdę każdej osobie, każdej z osobna, która tworzy tę ekipę, która tworzy grupę Biegam, bo lubię Ostrołęka.
Chciałabym podziękować Waldkowi Pędzichowi, który naprawdę wkłada w to, tak mi się wydaje, że tak wiele serca jak ja i stara się, żeby Biegam, bo Lubię jeszcze bardziej się rozpowszechniało i przyciągało kolejnych ludzi. Więc no nie wiem, chciałabym podziękować także osobom, które jeszcze które nie przychodzą na treningi, ale które są naszymi, jak ja to mówię, facebookowymi przyjaciółmi, którzy śledzą nas na Facebooku i podoba im się to, co robimy i nas wspierają, lajkują i mówią, róbcie tak dalej. Czyli możemy śmiało zapraszać do waszej grupy. Jak najbardziej. Można zapraszać do naszej grupy. Nasza grupa jest otwarta na wszystkich. Trenujemy w każdą sobotę o godzinie 9.30 na Stadionie Miejskim w Ostrołęce, a także w środy. Tutaj mamy treningi wieczorne o godzinie 19.00. Spotykamy się przy kościele Świętego Franciszka w Ostrołęce. Treningi są oczywiście bezpłatne, nie trzeba się na nie zapisywać. Nie trzeba też deklarować, że będzie się na kolejnym treningu, więc mówię, że wystarczy w sobotę czy w środę wstać z kanapy i ruszyć się, przyjść do nas, pobiegać i zobaczyć, czym jest BBL. No, w takim razie zapraszamy i życzymy dużo sukcesów. Dziękuję bardzo.